Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, bardzo serdecznie Was witam w odcinku piątkowym, który przygotowuje nas oczywiście na sobotę. Moi drodzy, kiedy sobie przygotowywałem te odcinki na ten rok, na tą edycję, no to pomyślałem sobie, czy wszystkie okruchy muszą być nowe, czyli czy mogą się jakieś powtórzyć, czyli takie, które były w zeszłym roku, czy warto by je powtarzać. I oczywiście w większości staram się Wam dawać jakieś nowe zadania, żeby nie powtarzać się z tym, co było w zeszłym roku. Zresztą, to też już pewnie widzieliście, te okruchy z zeszłego roku, taka malutka reklamka, zostały wydane w postaci książki, więc jeżeli ktoś chce sobie też zajrzeć do okruchów z zeszłego roku, to mamy też książkę ze spisem tych 40 okruchów, można sobie do niej zajrzeć. Ale pomyślałem sobie, że są takie okruchy, które bez względu na rok, bez względu na to, czy już były, czy nie były, muszą się powtarzać. Dlatego, że są takie filary zajmowania się czymś w swoim nawróceniu, których po prostu nie można pomijać, mało tego, które są zawsze aktualne. I w związku z tym, że minął rok, to przypuszczam, że znowu się pewnych rzeczy nazbierało. Dlatego, kochani, jutrzejszy okruch to taki okruch, który był w zeszłym roku, ale jestem przekonany, że musimy do niego ciągle wracać. Mianowicie, kochani, zawsze w naszym życiu zdarzają się ludzie, którzy czekają na telefon, na przebaczenie, na przeprosiny, na zauważenie, na odnowienie relacji i tak dalej. Chciałbym, żebyście dzisiaj pomyśleli, czy w ciągu tego ostatniego roku znowu ktoś taki się w waszym życiu nie znalazł, o kim wiecie, że czeka. A nawet jeżeli on nie czeka, to wy wiecie, że tak naprawdę czeka. Nawet jeżeli on nie daje żadnego, ona nie daje żadnego sygnału. Czyli ktoś, kto właśnie był może waszym bliskim, a go gdzieś zagubiliście po drodze i tak już od lat jest, i trochę głupio teraz nawiązać kontakt, bo to co to powiedzieć, skoro żeśmy zawalili. Może ktoś, kogo skrzywdziliście i wiecie, że tam po prostu domaga się przepraszam. Albo ktoś, kto przeprosił, a wy nie chcecie powiedzieć, okej, dobra, to ja to przyjmę. Czyli gdzieś ktoś czeka na jakiś kontakt. Siądźcie dzisiaj na chwileczkę wieczorem, pomyślcie, czy nie ma takiej osoby gdzieś w waszej rodzinie, wśród waszych znajomych, z waszej przeszłości. Czasem, kochani, może być tak, że to jest ktoś może już w ogóle sprzed lat. Ja muszę wam się przyznać, jak to przygotowywałem i jak sobie pisałem ten dzisiejszy punkt, tak sobie siadłem przy tym przygotowywaniu i pomyślałem, kurczę, jest taka osoba, przypomniała mi się po raz pierwszy od 26 lat. Nie mieliśmy kontaktu od 26 lat. I wiem, że Pan Bóg na pewno, ta osoba może już nawet nie, bo możliwe, że ona zapomniała, ale wiem, że Pan Bóg na pewno czeka, że ja się odezwę. Że ja w ogóle dam sygnał, nie zostałeś skasowany z mojej pamięci. Niech oni bardzo czuję się wezwany. Jak to nagrywam, to jeszcze tego nie zrobiłem, bo nagrywam to oczywiście wcześniej. Mam nadzieję, że jak ten dzień przyjdzie, kiedy będziecie to oglądać, to ja też do tego już dojdę. Że powinienem się odezwać. Będzie dla mnie to niekomfortowe, tym bardziej, że nie będę wiedział, co powiedzieć, bo minęło tak strasznie dużo czasu. I jak ktoś sobie pomyśli, co on dzwoni w ogóle dzisiaj po tylu latach? Ale wiem, że jak to zrobię, to Pan Bóg tak się uśmiechnie i powie, no, nie kasuj, nie usuwaj ze swojego życia. Wiem, jakie to dotyczy historii, wiem, co tam się stało. Nie stało się coś strasznie złego, ale mam takie wewnętrzne przekonanie, że nie zostało to zamknięte, nie zostało to dopełnione. Chciałbym tam zadzwonić. Chciałbym coś powiedzieć. Nie wiem jeszcze co. Mam jeszcze trochę czasu, trochę dni, żeby o tym pomyśleć. Jutro, w sobotę. Oczywiście, kochani, jeżeli nie jutro, bo wiecie, że potrzebujecie więcej czasu, zróbcie to za jakiś czas, ale nie na tak zwane wieczne nigdy, nie? Tylko pomyślcie. Gdzie ktoś czeka na telefon, na spotkanie, na wiadomość, na list, na jakiś kontakt? Bo na pewno ktoś czeka.